Witam wszystkich w nowym tygodniu. Jest wtorek. Wczoraj miałem dosyć duży zapierdziel, ale to było związane z zmianą auta i potem ładunek w pełnym słońcu, że normalnie w głowie się kręciło, tak było gorąco. Wczoraj rozładowałem te trzy miejsca, które mogę Wam tu wrzucić, jak trasa wyglądała. A załadowałem płyty gipsowe po sufit i przejechałem w sumie 26 km, które jechałem półtorej godziny przez Hamburg i dojechałem wczoraj wieczorem. Stanąłem i teraz będę to rozładowywał. Co do auta, zmieniłem auto, dostałem 540, ale jest usyfiona jak po wybuchu III wojny światowej. Śmierdzi strasznie, gościu palił w aucie, normalnie syf i smród jest niesamowity. Czyszczę to wszystko, spróbuję kupić jakąś chemię i popsikać. Z zewnątrz też jest usyfiony, dzisiaj pojadę na myjnię, to go umyję, wtedy Wam pokażę, jak auto wygląda. Co do mocy, no jest czuć, że jest mocniejszy. No ale to i tak, po górach nie jechałem, jechałem tylko przez miasto, więc tam tylko takie przyspieszanie od świateł do świateł. Dzisiaj będę jechał dalej, to Wam opowiem, jak było. Znowu jestem w Knaufie. Tym razem dużo równiejszy, dużo spokojniejszy ładunek. 5 miejsc rozładunku. Wczoraj gdzieś przehaczyłem, nie wiem nawet gdzie. Zerwałem dwie klamry, dwie dziury. Była taka mała dziurka. Nie wiem gdzie to było, nie wiem gdzie to zrobiłem. Jestem na poczcie, ładuję pocztę z Hamburga do Bremy. Aby zacząć rozładunek, trzeba nacisnąć przycisk. No i plandeka naprawiona. Ma nowe paski. Dziura tak słabo troszkę mu wyszła. Ale ogólnie działa. Widać dwa inne paski. We'll be right back.
i dotrwałem do końca drugiego tygodnia. Jakoś to szło, bez większych problemów, praca spokojna. W piątek załadowałem się cegłami, mam w poniedziałek rozładunek w Neumünster, więc w piątek od dziś godziny 19 weekend i w poniedziałek gdzieś o godzinie 6 rano ruszam i zaczynamy następny tydzień.